Cześć. Tematem dzisiejszego odcinka będzie próba zwrócenia uwagi na rozwiązania konstrukcyjne karabinów AR-15, które powinny pomóc obecnym i przyszłym użytkownikom najpopularniejszego karabinka na amunicję pośrednią, czyli AR-15, wybrać odpowiedni dla siebie model. Jaki AR kupić? Czym się kierować przy zakupie? Z takimi pytaniami często zwracacie się do nas, do rusznikarni i sklepu Togger. My nie wskażemy konkretnego modelu, również nie doradzimy konkretnej konstrukcji, natomiast spróbujemy pokazać, na co naszym zdaniem należy zwrócić uwagę przy planowaniu zakupu AR-15. Wyboru dokonacie sami, najlepiej po zasięgnięciu kilku opinii z różnych źródeł. Możemy mieć jedynie nadzieję, że nasze zdanie jako praktyków również weźmiecie pod uwagę. Omawiając rozwiązania konstrukcyjne, posłużę się karabinkami Workhorse wyprodukowanymi przez firmę Battle Arms. To będzie próba uzasadnienia, czym my kierowaliśmy się, decydując się po wielu latach sprowadzić do Polski karabinek typu AR-15 i w tym sensie firmować go naszym wizerunkiem, prowadzić jego dystrybucję oraz autoryzowany serwis. Przy wyborze karabinka ważnym jest, aby istotne elementy broni były wykonane z zachowaniem standardów militarnych, popularnie zwanych mil-spec. Zapewnia nam to możliwość większej konfiguracji broni z użyciem elementów różnych producentów oraz zamienność części. W innym przypadku zdajemy się na osprzęt jedynie producenta, a często wiąże się to z wyższą ceną i ograniczeniami możliwości wyboru. Celem ustanowienia standardu mil-spec było zapewnienie jakości wykonania oraz uzyskania pełnej zamienności części. Niestety bez odbioru wojskowego spełnienie standardu mil-spec pozostaje tylko w gestii producenta i jego dbałość o swoje dobre imię. Niemniej jednak w większości przynajmniej zapewnia nam to zamienność części. Podstawę karabinków AR stanowią komora zamkowa i komora spustowa. To one decydują nie tylko o wyglądzie broni, ale przede wszystkim o jego niezawodności, żywotności, jak i również podatności na modyfikację broni, a tym samym dostosowanie do indywidualnych potrzeb strzelca, czyli personalizację. Do wyboru mamy dwa sposoby wykonania tych elementów. Odkówki z niewielką obróbką skrawaniem, z angielskiego forged, i wykonaną metodą obróbki skrawaniem, z angielskiego billet. Te drugie są znacznie droższe z uwagi na większą pracochłonność wykonania, jak również duże ubytki materiałowe, ale dają szersze możliwości zastosowania wyrafinowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Niezależnie od sposobu ich wykonania, powinniśmy zwrócić uwagę na precyzję ich wykonania. Ważnym jest również materiał, z jakiego zostały wykonane. O ile w przypadku precyzji wykonania możemy sprawdzić przyleganie obu elementów, luzy, wykończenie powierzchni oraz krawędzi, o tyle zweryfikowanie jakości materiałów na tym etapie nie jest możliwe. Tu zdajemy się w zasadzie na deklarację producenta. W tym przypadku pomocna może być rozważna analiza opinii, najlepiej w prasie fachowej oraz na forach internetowych. Podkreślam, rozważna, bo znawców bywa wielu. Cena nie bierze się z niczego. Pozornie analizując opisy karabinków, wydaje się, że tani i droższy model wykonane są dokładnie z tych samych materiałów, a na dodatek często wyglądają podobnie. Niektórzy wysoką cenę wiążą jedynie z promocją czy chęcią szybkiego wzbogacenia się. Może się oczywiście tak zdarzyć, jednak w rzeczywistości różnice mogą tkwić w samej technologii wykonania, stopu zużycia, parku maszynowego czy samych narzędzi, a to przekłada się bezpośrednio na dokładność i precyzję wykonania. Dobry producent zawęża tolerancję wykonania, a tym samym musi częściej wymieniać maszyny oraz narzędzia. Gorszy, a tym samym tańszy, robi tak długo, jak się tylko da. Przy zakupie broni od taniego producenta zdajemy się na łód szczęścia. Oczywiście możemy trafić na ten wykonany jeszcze na niezużytych narzędziach. Kolejna sprawa to kwestia rodzaju pokryć, które nie tylko mają zawierać walor estetyczny, antykorozyjny, a co najważniejsze również utwardzać powierzchniowo stopy aluminium, a tym samym wpływać na ich żywotność. Stosowane procesy anodyzacji też mogą przebiegać różnymi metodami, a w tym samym dawać lepsze lub gorsze efekty. Większość cywilnych modeli AR jest wyposażona w dosyłacz zamka. Historycznie wynikało to z potrzeby szybkiej eliminacji części zacięć na polu walki. Aktualnie pojawiają się na rynku modele nieposiadające dosyłacza. Z jednej strony niby nie kupujemy tej broni na wojnę, choć szczególnie w obecnej sytuacji nigdy nic nie wiadomo. Ale jednak chyba lepiej mieć ten awaryjny system dopychania zamka, niż go nie mieć. Mimo tłumaczenia producentów, że ich broń się nie zacina, raczej upatrywałbym brak dosyłacza jako redukcję kosztów. Bądźmy też świadomi, o czym tak naprawdę świadczy napis wyprodukowano w USA czy innym kraju. Oznacza to jedynie, że kompletację broni zrealizowano na terenie wskazanego państwa, ale nie gwarantuje, że do kompletacji wykorzystano części również tam wykonane.
Często do budowy budżetowych AR-15 używa się tańszych, dostępnych na rynku części wytwarzanych np. w Chinach, Korei Południowej, Tajwanie czy w innym państwie. Pół biedy, jeżeli zostaną dobrze wykonane, dopasowane i sprawdzone, ale niestety, jeżeli cena ma czynić cuda, to w większości przypadków tak nie jest. Oczywiście potocznie określane jako chińskie nie musi oznaczać, że złe. Tam wiele renomowanych firm ulokowało produkcję części z uwagi na tanią siłę roboczą, ale i tam można dbać o jakość, co nierozerwalnie wiąże się jednak z ceną. W zasadzie standardem w dzisiejszych AR-ach powinna być samonośna lufa, zwana potocznie pływającą, która podczas strzału może swobodnie drgać, nie obijając się o inne elementy broni. Nierozłącznym elementem przewodu lufy jest komora nabojowa, która nie wdając się w szczegóły powinna być wykonana jako uniwersalna, czyli przeznaczona do amunicji kalibru cywilnej 223 Remington i 5.56x45 NATO, tzw. Wild. Wtedy nie tylko możemy bez obaw strzelać pełną gamą amunicji dostępną w tym kalibrze, ale również nie będziemy mieli formalnych problemów z zakupem amunicji w obu kalibrach. Precyzja i jakość wykonania i połączenia dotyczy również pozostałych elementów broni, w tym również łoża. Należy zwrócić uwagę na sposób mocowania najlepiej samonośnego łoża do komory zamkowej i lufy. Najczęstszym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch wkrętów, ale zdarzają się również modele z jednym wkrętem. Niektóre firmy, dbając o jakość swoich wyrobów, stosują dodatkowe elementy mocujące. W karabinkach Workhorse mamy na zewnątrz dwa typowe wkręty oraz dodatkowy trzeci wkręt ze specjalnie ukształtowaną nakrętką, który zadaniem jest jednoznaczne i mocne pozycjonowanie łoża względem komory zamkowej. Precyzję połączenia możemy sprawdzić najlepiej na szynie Picatinny, czy jest prosta i równa w miejscu połączenia. To jednak tylko sprawdzenie jakości montażu tych elementów w fabryce. Natomiast zalety dodatkowego mocowania łoża wyjdą dopiero podczas intensywnego strzelania. Zastosowanie szyny na całej długości łoża daje możliwość postawienia na niej zarówno przyrządów mechanicznych, jak i optycznych w dowolnym miejscu. Wycięcia na łożu mają walor nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim wpływają na odciążenie karabinka oraz dają możliwość mocowania dodatkowych elementów. Masa broni to również ważny parametr, na który zwracają uwagę głównie strzelcy dynamiczni. Ważny jest również system mocowania zastosowany w danym modelu łoża. Najpopularniejszy jest obecnie M-Lock i Key-Mod. Stosowanie stałych, dodatkowych szyn Picatinny z boków i spodu łoża jest często tylko zwiększeniem masy broni i wiąże się z koniecznością stosowania plastikowych osłon, aby nie ranić dłoni strzelca. Lepszym rozwiązaniem jest możliwość montażu dodatkowej szyny Picatinny w miejscu wybranym przez właściciela broni. Nad wyborem długości lufy nie będę się teraz rozwodził. Nadmienię tylko, że większość firm oferuje modele z kilkoma długościami, najczęściej jest to 10, 14,5, 16, a niekiedy również 18 i 20 cali. Równie ważnym elementem karabinka jest stabilna, ergonomiczna i regulowana kolba, przystosowana również do różnego typu mocowań pasów nośnych. Właściwie trzymanie karabinka zależy w głównej mierze od dobrze ukształtowanego i stabilnego chwytu. Krążą w internecie dyskusje co do kąta jego pochylenia w zależności od pozycji strzelca czy jego indywidualnych preferencji. Czołowi producenci oferują zamiennie chwyty o różnym kącie pochylenia. Firma Battle Arms opracowała i opatentowała chwyt, który możemy sami w prosty sposób ustawić w trzech pozycjach. Bardzo istotnym elementem każdego AR-a jest bezpiecznik. Jego skuteczność i ergonomia wpływają na bezpieczeństwo, ale również na szybkość oddawania strzału. W wersjach premium broni jest on często dwustronny z różnymi długościami ramion. Jeszcze lepiej, jak istnieje możliwość zamiany ramion dla strzelców leworęcznych, a już zupełnym luksusem jest możliwość ustawienia kąta pracy bezpiecznika na 60 lub 90 stopni. Ważnymi elementami z punktu widzenia jakości obsługi broni podczas strzelania, wymiany magazynków oraz zrzutu zamka są przyciski zatrzasku magazynka i zaczepu zamka. Ważne są ich ergonomia, płynność pracy oraz pewność działania. Wstępną ergonomię działania możemy sprawdzić, o ile sprzedawca pozwoli na sucho. Zapraszamy Was również do obejrzenia drugiego odcinka o serii karabinków Workhorse, w których pokażemy budowę wewnętrzną tych karabinków i zapoznamy się ze szczegółami jej konstrukcji. Do zobaczenia, cześć!